Cześć, dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie w nowym filmie, w ten słoneczny poranek. Muszę Wam powiedzieć, że na dworze jest dzisiaj przyjemnie, bo przez ostatnie kilka dni to była jakaś masakra. Cały czas wiało, padało, było tak niefajnie, że nawet nie chciało się wychodzić z domu. Natomiast dzisiaj od samego rana świeci słoneczko, jest przyjemnie, także na pewno spędzimy większość dnia poza domem. Zaprowadziliśmy przed chwilką też Antosia do szkoły. Oczywiście zaliczyliśmy plac zabawek, żeście widzieli na przebitkach. No i wróciliśmy. Także ja się teraz biorę za robienie śniadania, bo powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy to słyszycie, ale już mi w brzuchu burczy. No i standardowo ogarnę mieszkanie i muszę lecieć na zakupy. Także zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie. Tak więc nie przedłużając, zapraszam Was na kolejny wspólny dzień razem z nami. Mieszkanie posprzątane, nie pokazywałam Wam już całości, tylko tutaj z pokoju. Tu mamy ogarnięte tak, jak widzicie Szymon tutaj pootwierał szafki i powyciągał zabawki. Tutaj pokój też sprzątnięty, ogarnięty. Jeszcze standardowo też zostały mi do pomycia podłogi, ale będę robiła to później, jak dzieciaki będą na dworze, bo wyobraźcie sobie, że wczoraj zdążyłam pomyć podłogi, a po południu, tak około godziny 18, zrobiła się w miarę fajna pogoda, więc dzieciaki stwierdziły, że chcą iść na dwór. No i oczywiście, słucham, ale hej, halo, nie malujemy po meblach, tylko po tym, po kolorowance. No. No i oczywiście psy tak samo poszły i ja, słuchajcie, zdążyłam to umyć, wyłożyć im dywanik, a Zeus mi się prosto z ogródka wtarabanił do kuchni i całe płytki mi zasypił. Także wyobrażacie sobie, co ja na to pomyślałam, jak zareagowałam, bo słuchajcie, tak zła, ale mówię, dobra, nie będę tego myć po raz enty. Także na razie, no mówię, nie myję tego, później to ogarnę. W ogóle muszę też powymieniać sobie tutaj w moich wazonach ten bez. Zobaczcie, on nie ma tygodnia, a wszystko jest po prostu już do wyrzucenia. I tutaj najgorsze jest tutaj tak moja kawka cappuccino jeszcze, bo zobaczcie, zaczęło mi to wszystko tu pomału fermentować. O co chodzi? Nie mam pojęcia, ale muszę to właśnie dzisiaj wymienić, a teraz no, dopijam cappuccinko i będziemy lecieć pomału na te zakupy. Muszę też jeszcze wstawić pranie, bo powiem Wam, że troszeczkę mi się go nazbierało, a korzystając z tego, że dzisiaj ma być fajna pogoda, to wystawię sobie je na dwór. Ale powiem Wam szczerze, że bardzo intensywnie myślę nad zakupem suszarki, tylko problem jest taki, że nie mam jej gdzie wstawić, nie ma tu kompletnie miejsca i zaczęłam nawet do mojego męża się śmiać, że zamiast zmywarki wolałabym naprawdę suszarkę, zdecydowanie bardziej by mi się przydała. Wiem, że może to jest głupkowate, że zmywarka to jest wygoda i tak dalej, ale powiem Wam, że ja mam jakoś dziwne uczucia co do niej. Nie jest mi jakimś takim
może narzędziem, nie narzędziem, ale urządzeniem. O, urządzeniem zbędnym. Ja wiem, że niektórzy kochają zmywarkę, ale dla mnie no może być, ale nie jest koniecznością. Natomiast właśnie suszarka by się naprawdę przydała. No ale jak na razie muszę jeszcze wytrzymać bez niej. Także psiaki mi tutaj leżą. Ja idę pakować. Odejdź na Zeusek. Odejdź Zeła. Ja idę właśnie pakować to moje, słuchajcie, pranie. Bo mówię, troszkę go tutaj mam. Mam nadzieję, że mnie będziecie słyszeć. Także pakujemy i lecimy sobie do sklepu. No i idziemy do sklepu i muszę wam powiedzieć, że pogoda się zaczęła troszeczkę zmieniać. Zobaczcie, jakie niebo tutaj jest. Dosłownie wygląda tak, jakby miało za chwilę przylać deszczem. Słoneczko też zaszło za chmurami. Także no, nie jest za ciekawie. Mam nadzieję, że jednak nie będzie padać, bo się troszkę zezłoszczę. No i moi drodzy, jesteśmy już z powrotem w domu. Jak widzieliście, Szymon mi zasnął, także z drugiej strony to fajnie, bo na spokojnie sobie rozpakuję te zakupy. No i troszeczkę tego, słuchajcie, mam tutaj jedną siatę pełną. I drugą. Zakupy w większości praktycznie zrobiłam w Aldiku, no do Jumbo poszłam. To takie resztki promocyjne, że tak powiem, także no nie przedłużam, pokażę wam, co ja tutaj nakupiłam. Wziąłam sobie taki miks na zupę, bo będę robiła dzisiaj zupę, więc kupiłam i tutaj mamy ile? 400? Tak, 400 gram. Do tego wafle kukurydziane. Mini knopersy, dwa pomidory, tak słuchajcie, tylko dwa, bo wolę na bieżąco kupować, niż wiecie, żeby mi miał to leżeć i później się psuć. Paragon i paragon mamy na 50 euro, więc powiem wam, że naprawdę myślałam, że będzie więcej, a tutaj 50 euro. Szparagi, białe, zielone. Do tego salami. Tego jeszcze salami, raczej tego w tej wersji jeszcze nie jadłem, więc sobie spróbuję. Ja tu wziąłam klasyczne, są jeszcze pikantne. Sałata lodowa. Banany. Banany. Serek brille. Budyń waniliowy. Ja go używam do moich deserów śniadaniowych. A tutaj jakaś nowość. Jogurt, ananas i kokos. Także były trzy ostatnie, więc stwierdziłam, że biorę na przetestowanie. Sork na wodę. Ostatnio się zarzekałam, że już nie kupię, ale ten mi się rzucił w oczy, a my go bardzo lubimy, więc wzięłam. Oczywiście moje uzależnienie. Szynka surowa. Kiełbaska kanapkowa. Metka 3 x 70 gram. Do tego jabłuszka tutaj dziecięce, takie malutkie, fajne. I Andrzej mnie ostatnio prosił o mandarynki, także wziąłam też paczkę mandarynek. I druga reklamówka.
I tutaj mamy pierwsze co to rzeczy z Jumbo. I mamy taki mini makaron do spaghetti, ale ja go używam do rosołu i powiem Wam, że jest świetny, naprawdę. Także jeżeli będziecie gdzieś widzieć, to polecam Wam kupić. Dalej wziąłam taki makaron, on kosztował chyba 80 eurocentów. Także sobie go przetestuję właśnie ze szparagami i może z krewetkami. W promocji teraz Jumbo są, po co specjalnie poszłam, jogurty i tutaj mamy brzoskwinie z nasionami słonecznika, ale jest jeszcze czereśnia właśnie z nasionami słonecznika. No, niestety nie była dostępna, więc wziąłam te i tutaj były 2 za 2. Kuskus, paluszki, drugi ten makaron, no i reszta zakupów. I jeszcze tutaj mam 2 razy, na promocji jest kawa frappuccino, marshmallow i powiem Wam, że Szymon je uwielbia, muszę przed nim je chować, bo jak je tylko widzi, to chce je od razu wziąć. Ja wiem, że to nie jest dla niego, ale czasami mu łyczka daje, żeby nie było. I dalej reszta z Albika. Wziąłam tutaj takie salami, jak to mój mąż mówi, oślapała. Także wzięłam, tutaj mamy 500 gram. Chlebek. Nie ma już, słuchajcie, tego malutkiego takiego chlebka, co kiedyś był. Ja nie wiem, czy on był też jakoś czasowo, czy jak. Ale teraz go nie umiem spotkać. Jak się pani pytałam, to powiedziała, że nie ma pojęcia. Także szkoda, bo był naprawdę smaczny. Tutaj mam takie mini bułeczki rodzynkowe. Dalej pączusie. Dzisiaj mam tylko jednego tego czekoladowego, a reszta białej. Oczywiście jeszcze musiałam ze słodkości wziąć. Ostatnia paczka była tutaj tych marshmallow, ale w środku one są waniliowe, a tutaj normalnie macie czekoladowe, są przepyszne. Także wzięłam ostatnią pakuchę. Mięsko na obiad i na promocji też są płatki kukurydziane, a czy płatki kukurydziane, takie płatki na mleko w środku z czekoladą, także też wziąłam. I to są, słuchajcie, całe zakupy. Ja w totalu i w Aldiku i w Jumbo zapłaciłam za to chyba 60 euro, 70 niecałe, jakoś tak, a jak widzicie, jest tego dużo, także jestem zadowolona, a teraz biorę to chować. Idę to schować i biorę się za robienie obiadu, bo miałam zrobić chłopski garnek, ale słuchajcie, nie mam ani kiełbasy, ani boczku, nie chcę mi się specjalnie do polskiego sklepu lecieć. Także dzisiaj zrobimy sobie zupę, a może na weekend zrobimy właśnie ten chłopski garnek. Zobaczymy, jak na razie ogarniam się z tym. No i dobra, obiad się robi. Przyszłam sobie rozwiesić pranie, ale powiem Wam, że dobija mnie ta pogoda, bo z jednej strony słońce, a z drugiej, no zobaczcie, ciemna chmura. Jak szliśmy z Szymonkiem do sklepu, to tak samo zaczęło delikatnie kropić i zaczęłam się wykurczyć. Mam nadzieję, że się nie rozpada. Na szczęście się nie rozpadało, no ale nie zmienia to faktu, że ta pogoda jest po prostu dobijająca, naprawdę, bo nie wiadomo, jak się ubrać.
Śmiałam się nawet do koleżanki, że pochowałam sobie ciuchy zimowe i teraz musiałam je, słuchajcie, z powrotem powyciągać, bo jest tak zimno, jest po 9, maksymalnie 10 stopni, gdzie jeszcze w tamtym tygodniu było 24. Także no sorry, ale to przejście jest straszne. No i też słyszę od znajomych, że dużo osób choruje. No ale właśnie nie ma się co dziwić, ja dzisiaj zamówiłam dla nas suplementy, bo Antoś teraz po tej ospie, wczoraj właśnie był na ogródku, byli się bawić ze Szymonem i wieczorem przychodzi do mnie i mówi: mama, gardełko mnie boli, więc dla mnie już wiecie, to jest taka wskazówka, że muszę działać zawczasu, ja tak zawsze robię. No i odpukać w niemalowane, dzieciaki mi jako tako nie chorują, a wiecie, w szkole czy w przedszkolu, no to niestety, ale tych zarazków jest mnóstwo, bo dzieci chodzą z katarem, z kaszlem, jak ja to się śmieję, takie są uśpikane, o widzę, że Antoś nawet buty tu zostawił, także no tak to wygląda, więc ja zawczasu suplementuję, no i odpukać w niemalowane, naprawdę te suplementy u nas się bardzo dobrze sprawdzają, są mega wydajne, dobre. No i co? No i idę rozwieszać pranie. Wyobraźcie sobie, że jest prawie w pół do trzeciej. Szymon dopiero się obudził, ja sobie wszystko ogarnęłam, więc super, pogoda nam się zmieniła. Ale chyba raczej nie będzie z tego deszczu, daj Bóg. No i wybieramy się teraz do szkoły po Antosia. O, moje dzieciątko wstało. Tak, idziemy po Antosia? Idziemy, nie? A ja powiem wam, że jeszcze w międzyczasie zdążyłam się na chwilkę dosłownie tak położyć, odpocząć. Oczywiście tysiąc myśli. No ale poza tym, wiecie, spoko, także czekajcie, postawię sobie was tutaj. Także ubieram się tak w zimową kurtkę w ogóle. Patrzyłam przed chwilką, jakiś artykuł i pokazywali, że do Polski ma wrócić zima. Także jestem ciekawa, czy do Holandii nam tutaj coś przyjdzie. Mam nadzieję szczerze, że nie, ale powiem wam, że przepichane będą mieli rolnicy i w ogóle wszystkie te osoby, które sobie teraz posiały jakieś frukta, czy wiecie, mają jakieś kwiaty, warzywa, owoce, szczególnie takie osoby, które mają swoją działalność. No rolników tutaj najbardziej, tak? Rolników pod każdym względem, zobaczcie, jak to wszystko, jak ta taka pogoda przyjdzie, co się z tym będzie działo. Ja po prostu sobie tego nie wyobrażam, jakie będą ceny w sklepach, już teraz jest drogo, a to dopiero będzie później. No mam nadzieję, że ta pogoda jednak obejdzie bokiem i tego mrozu nie będzie. A my teraz idziemy po Antosia, chociaż Szymon nie jest zadowolony, że musi siedzieć we wózku. No ale nic nie zrobimy. Wróciliśmy przed chwilką do domu, jak widzieliście, Antoś dzisiaj został na zajęciach dodatkowych, powiem wam, że było śmiechu co nie miara. Oczywiście pracę też zrobił, którą wam chyba za chwilę pokażę, bo właśnie chciałam ją wyciągnąć. Pokaż, Antosiu. Czekajcie. Drugą, nie tak. Zobaczcie, jaką piękną pracę Antoś zrobił. Tak, tylko. Tutaj nic nie ma, tu jest podkładka, a tutaj jest... No dobra, no okej. Okay. Także taką pracę wyklejaną, a teraz idziemy. Dziękuję. A teraz. O. A teraz idziemy jeść obiad, bo już jest późno, a jesteśmy głodni. Powiem wam, że ta pogoda jest zwariowana, co prawda mówię, nie pada. Moje pranie, powiedzmy, że utrzymuje się w całości, więc w miarę spoko, może jeszcze później pójdziemy na ogródek, ale zobaczymy, bo patrzcie, cały czas takie chmury. Gdzieś tam delikatnie pokropuję, no ale mówię, nie pada. Słuchajcie, miałam pierwotny plan taki, żeby z dzieciakami iść na plac zabaw,
ale powiem Wam, że ta pogoda jest tak niespecjalna. Teraz niby jest ok, bo świeci słońce, ale jak zachodzi słoneczko i zaczyna wiać, to powiem Wam, że jest niezaciekawie. Ogólnie patrzyłam w prognozę, to jest 12 stopni, a odczuwalne 9. Więc no tak średnio, gdyby nie wiało, to naprawdę byłoby mega przyjemnie. A ja idę teraz urwać sobie jeszcze troszeczkę bzu, bo jak widzieliście i Wam pokazywałam rano, no ten mój już jest w stanie opłakanym, także muszę wymienić go i właśnie ile będę mogła tutaj zerwać, to po prostu wstawić odrobinkę nowego, żeby ładnie pachniało. No i dobra, bez wymienionych, jeszcze jak go rwałam, to wpadło mi kawałek drewna do oka. Jedną część wyciągłam, a czuję, że mam jeszcze jedną, więc zaraz pójdę ją wyciągnąć. Ale muszę Wam powiedzieć, że może jeszcze naraz będę miała te gałązki i to tyle. Nie wiem, o co chodzi. Wydaje mi się, że gdzieś coś jest przesuszone, szczególnie w tym ciemnym, fioletowym kolorze bzu. Bo te gałązki są takie jakby puste w środku, takie przesuszone. No ten jaśniejszy ma lepsze, ale no nie wiem, od czego to zależy. Ostatnio tu nawet sąsiadce obcinał właśnie gałęzie bzu, bo były coś nie halo albo za nisko, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale no ja widzę, że jak ja moje gałązki urywam, no to niestety no nie są one zbyt fajne. Jeszcze przy tym ciemnym bzie to są, wiecie, tak powyginane wszystkie strony, że to już w ogóle. No ale jakoś dam radę, tak jakby jeszcze myślę, że na raz i będzie już po rwaniu, po targaniu bzu. A ja idę ograniczyć teraz moje dzieciaki, bo oczywiście już zdążyły mi zrobić. Zobaczcie co. Proszę bardzo. Tak, zamiast ja się ubrać, to ja się tu bawię. No. A Antoś, aha, Antoś w piżamie, bo dzisiaj miał w szkole wiosenne śniadanie, tak? Wiosenne śniadanie i mogli się ubrać i przyjść, no to nie podnoś i przyjść w szkole w piżamach, także teraz chodzi dalej w piżamach. No i tak, tak wygląda na dzisiejszy dzień. Miało być znowu bardziej aktywnie, ale pogoda jest jaka jest, a ja nie chcę, żeby dzieciaki były bardziej chore, także za chwilę tutaj jeszcze załączę jakiś serial. W ogóle pilot nam się zgubił 2 dni temu, dalej jest nieznaleziony, także no dzieje się, po prostu się dzieje. No ale musimy sobie jakoś radzić. Ha ha ha!
kochani, to by było dzisiaj na tyle. Jak widzieliście, pobawiłam się też trochę z dzieciakami, ale powiem wam, że tak mnie spanie męczy, że to jest jakieś nieporozumienie. Także czekam tylko, aż mój mąż wróci z pracy, ogarniam się i idę do łóżka. Miało być bardziej aktywnie, no ale niestety wyszło jak zawsze. Także widzicie, u nas nie może być żadnego planu, w sensie u mnie, bo nigdy nic z tego nie wychodzi, tylko na spontana. Także tak czy inaczej mam nadzieję, że taki domowy vlog wam się spodoba. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapeczkę, komentarz, a także subskrypcję, co by nie pominąć żadnego z odcinków. I widzimy się już niedługo w nowym filmie. Trzymajcie się, buziaczki. Pa, pa.